Witam, z tej strony Dobasz Artur, Technik Elektronik. Jest 22 września, godzina nocna, coś koło 23:30. Generalnie magnetofon M7008 produkcji ZRK, czyli Zakłady Radiowe Marcina Kasprzaka w Warszawie. I ten magnetofon był u mnie na serwisie gdzieś tak mniej więcej od środka czerwca. Od czerwca do września miałem kilka urlopów, bodajże 4 urlopy. Tak więc można 4 takie tygodniowe urlopy, czyli można było powiedzieć, że ja miesiąc byłem wyjęty z pracy nad tym magnetofonem. Serwis dzielił się na tak jakby dwa rodzaje, na dwie części. Pierwszą częścią była wymiana kondensatorów elektrolitycznych, czyszczenie całe w środku. Pokażę zaraz, jak wygląda magnetofon w środku. Z części, które miałem, to miałem kondensatory elektrolityczne. Generalnie jak się wymienia kondensator elektrolityczny, to można tam czasem dać większej pojemności, nic nie szkodzi. Została wyczyszczona płytka, cała też obudowa. Nie ruszałem, tutaj nie brałem się w żaden sposób, ponieważ nie umiem regenerować paneli przednich. Tutaj pod takim, można powiedzieć, nieco przybliżeniem będzie widać takie nierówności, właśnie takie, że tutaj jest czasem takie szare, po prostu jest nieco ta farba zdrapana. Również ranty też są tutaj, jak widać, takie dość oskrobane, więc to już zostawiam klientowi, żeby sobie zrobił renowację panelu przedniego. Również tutaj te dwie śrubki są też po prostu tak po prostu wyblakły, jak i również gałka od ustawiania poziomu zapisu. A tak to magnetofon trzyma się nawet całkiem nieźle. Z tyłu w zasadzie nic się nie zmieniło. Wyjścia Cinch pozostały wyjściami Cinch, DIN również pozostał wyjściem DIN. Tak jak tutaj to jest, obecnie jest magnetofon na testach odtwarzania. Można powiedzieć tak kolokwialnie, karmiony jest. Tutaj jest TDK SA60, to jest taka średniej klasy, można powiedzieć średnio wyższej klasy kaseta chromowa. A tutaj jest kaseta żelazowa, jakiś RAX, to jest bodajże RAX RX. Jako test kasety żelazowej. Można by powiedzieć, że jak się włączy nawet magnetofon, to się podgłośni. Na czymś nowszym, mniej więcej, tutaj testuję sobie te kawałki. Wyłączę sobie, żeby mi YouTube nie wziął praw autorskich. Ogółem nagrałem tutaj takie kawałki dość z takiej, można powiedzieć, nowszej muzyki elektronicznej, która ma czasem dość dużą dynamikę. Zostało to nagrane w sposób ładny, odtworzone zostało również w sposób ładny. Jeśli chodzi o głowicę, która jest zastosowana w tym magnetofonie, już zaraz przywołam sobie linka i zobaczymy, jaka to właśnie jest głowica. To jest aukcja, na której nabyłem tą głowicę. Link oczywiście będzie w opisie. Przykuło mnie to, że jest to głowica do stożkowa audio, do magnetofonów klasy Alps. Głowica Alps jest japońska, ta również jest japońska. I tak, czym się ona różni, co mogłem zauważyć przez ten jeden dzień tych testów odsłuchowych? Przede wszystkim nieco więcej jest sopranów. Tak minimalnie większe jest tutaj podbicie sopranów na właśnie tej głowicy, a tak to w zasadzie od Kasprzaka różni się tym, że jest po prostu lepsza, jest po prostu nowa, bo tamta głowica wcześniejsza, nie mam jej akurat u siebie, bo chyba już ją wyrzuciłem. Bodajże tam po prostu był wyrzeźbiony był po prostu taki rowek,
przez taśmę i po prostu już mówica i zniekształcała i po prostu już słaby był zapis, słaby był odczyt. I po prostu ona wymagała wymiany. Również stworzeń od tutaj również stworzeń od rolki dociskowej był po prostu krzywy i taśma nie chciała się, można by powiedzieć, prowadzić w torze. Po prostu ona zlatywała z tej rolki. Teraz sobie zobaczymy, jak działa mechanizm autostopu. Taśma dowinięta do końca, autostop wybija. Działa prawidłowo. Jeszcze zobaczę, jak to wygląda właśnie tak. Ta głowica z tej firmy AX. To jest wspomniana wcześniej przeze mnie rolka dociskowa. A tutaj jest głowica kasująca, która została sobie w oryginale. Tutaj jest żarówka. Można sobie zamknąć kieszeń kasety. Na kasetę, żeby była chroniona przed kurzem. Można sobie schować do... W sumie tutaj mam... Mogę sobie nawet przewinąć się do strony A. O, no i przewija się do strony A. Okej. Generalnie magnetofonie zostały tak, podsumowując, zmienione kondensatory elektrolityczne, zostały zmienione paski napędowe, głowica, został przesmarowany mechanizm cały. Cała K520, znana również z tego, że bywa w magnetofonach ZM serii 9000, w tych mniejszych MK-ach również jest. Mechanizm jest dość prosty. Osobiście bardziej wolę ten mechanizm soft touch, aczkolwiek ten na twardym mechanizmie, znaczy tak twardym mechanizmie, no po prostu ten na tym mechanizmie, gdzie musimy użyć więcej siły, a nie tylko przełączamy stycznik tudzież mikroprzełącznik, są po prostu nieco cięższe w eksploatacji. Magnetofon ten nie posiada Dolby, posiada coś, co nazywam tak nieco kolokwialnie komuną Dolby, czyli CNRS2. To jest skrót od Carrier Noise Reduction System. Posiada przełącznik taśmy pomiędzy taśmą normalną a taśmą chromową. Posiada również wejścia na mikrofon i wejście słuchawkowe, niestety bez regulacji poziomu wyjściowego, jak to jest na przykład taka bodajże ZM, serii ZM 9000, że tam jest po prostu taki potencjometr głośności, aczkolwiek nie jest też problem go po prostu dorobić, aczkolwiek u mnie jest taka zasada, że sprzętów raczej wolę nie modyfikować wizualnie, żeby właśnie nie rzeźbić w panelach. Ok, więc to było na tyle z tego. Jeszcze później, jak znajdę, to odszukam sobie na dysku jakieś zdjęcia i też wkleję do tego filmu. Mam nadzieję, że film się podobał. No i chciałbym też, żeby klient był szczęśliwy z naprawionego magnetofonu i żeby użytkowanie go sprawiało radość. Wszystkie informacje będą w opisie dotyczące tego, w jaki sposób magnetofon był serwisowany, czyli podam na pewno link do tej głowicy, jak i również podam link do bardzo fajnej rzeczy, kiedy bardzo fajnej rzeczy, która pomaga na pewno w weryfikacji sprawności magnetofonów. Jest na Allegro taki fajny twór, który się nazywa Kaseta testowa, europejskie magnetofony. I to jest na europejskie, jest jeszcze drugi standard na te japońskie magnetofony. I tam generalnie można sobie za pomocą tej kasety, czy to sprawdzić magnetofon po zakupie, czy to po prostu go wyregulować, wykalibrować z użyciem oscyloskopu. Po prostu jest to bardzo pomocna rzecz, a nie zawsze można dorwać w dobrym stanie
Te oryginalne kasprzakowskie bądź lubartowskie kasety testowe. Więc tak, wszystkich chciałbym z tego miejsca pozdrowić. I do następnego filmu. Tak jak mówiłem, bądź nie następnym filmem będzie Radmord 5102, który już mam nadzieję będzie z zregenerowanym panelem, który powróci właśnie z regeneracji i już będzie gotowy do użytkowania. To dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam.